Cześć. Dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne dla was pytania. Jak trenować, a przy okazji godzić to z codziennymi obowiązkami? Jak wrócić do treningów po porodzie, a także jak trenować, aby sport faktycznie okazał się zdrowiem? Cześć Olga. Cześć. Dzisiaj będzie dużo o jodze, czyli o oddychaniu. Czy faktycznie oddychanie jest takie ważne dla nas? Bardzo ważne. Oddech to jest fundament życia i dobry oddech jest najistotniejszy dla nas. Spektrum by Sportofino. Olga Lipczyńska, patrząc na to, ile wiadomości różnych krąży o Tobie w internecie, nie jest łatwo Ciebie przedstawić, ale na pewno trener personalny, instruktorka jogi, też instruktorka fitness, a przy okazji super fit mama. Dokładnie tak. Którą z tych ról najbardziej lubisz? Um, obecnie najbardziej lubię być mamą. Mhm. E, I to, że wybrałam taki styl życia już kilkanaście lat temu, e, pozwala mi to fajnie połączyć właśnie z moim życiem zawodowym. Ale o tym, jak być superfit mamą i jakie. Rynek daje możliwości na przykład na wyjazdy sportowe, edukacyjne, mamy z synkiem czy córką. O tym będziemy jeszcze rozmawiali. Chciałbym zacząć od jogi i od tego, o czym zaczęliśmy w ogóle cały odcinek, czyli od oddechu. Psychologia mówi, że jeżeli siedzimy sobie w przedziale w pociągu naprzeciwko drugiej osoby, którą chcemy zagadać, najpierw musimy zrobić taki sam body language, takie samo ustawienie ciała, a potem wyrównać oddech, to przełamuje bariery. Jak z tym oddechem jest wiodze? No generalnie yoga w ogóle dzieli się na różne rodzaje. Ja akurat najbardziej pokochałam asztangę jogę, która jest jogą dynamiczną, jogą intensywną. Asztanga też bazuje na pracy na tych samych asanach, które powtarzamy wielokrotnie. Czasami nawet serię powtarzamy przez kilka lat, żeby dojść do perfekcji. No i oczywiście to wszystko łączymy z oddechem, który ma być wyrównany. Też głęboki. Jest to oddech nosowy. Oddech też dzielimy na przeróżne rodzaje. Oddech jest fundamentem życia i jeżeli zaniedbamy oddech, a okazuje się, że większość społeczeństwa nie oddycha prawidłowo, mhm. to niestety mogą być zaburzone różne funkcje naszego organizmu, czy układ nerwowy, czy kręgosłup, czy możemy mieć przeróżne kontuzje, które wynikają właśnie z nieprawidłowego oddechu. Czyli co, tak naprawdę ta świadomość oddechu jest ważna nie tylko na przykład dla sportowców, bo to jest takie pierwsze skojarzenie, musisz tak. dobrze oddychać, żeby na przykład dalej szybciej powiedz. Często słyszymy od osób, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem, że ja tak szybko mam zadyszkę, tak? No, wiemy, że, że faktycznie poznanie swojego organizmu i siebie, jak oddychać jest bardzo ważne. Ale z tego, co, co, co mówisz, okazuje się, że nie tylko w sporcie, ale w codziennych sytuacjach, tak? Na przykład Dokładnie. w pracy, co, siedząc przy komputerze, yy, będąc skupionym na tabelkach, na Excelu, na obliczeniach, na, na analityce, yy, jest ważne to, jak oddychamy? Tak, bardzo ważne jest to, żeby ten oddech miał odpowiedni przepływ, żebyśmy mhm. po prostu dotleniali swój organizm, dotleniali mózg, dotleniali swoje wszystkie narządy. Generalnie w skrócie i tak mówiąc mhm. to prosto, to jeżeli zaniedbamy swój oddech, to możemy wprowadzić różne dysfunkcje do naszego organizmu, które mogą mieć oczywiście różne konsekwencje zdrowotne. Dlatego myślę, że teraz w ogóle staje się to coraz Bardziej popularny, też mamy większą świadomość, że ten oddech ma ogromny wpływ na nasze życie. Zresztą też zawsze, jak nie wiem, są sytuacje stresujące, to się mówi weź kilka głębszych oddechów, mhm. żeby po prostu to wyrównać. Tak? Jeżeli też jest jakaś sytuacja ekstremalna, gdzieś tam się stresujemy, to też staramy się wyrównać oddech i też w jakiś sposób próbujemy sobie pomóc nie tylko oddechem przeponowym, ale też używając innych mięśni bo tych mięśni oddechowych jest naprawdę bardzo dużo, które odpowiadają za wdech, które odpowiadają za wydech, które łączą się z przeponą itd. Tak tak o tym można naprawdę naprawdę długo mówić. Zresztą ja u siebie w studiu też mam e, moją bardzo dobrą znajomą, która prowadzi warsztaty oddechowe, mhm. które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo też ludzie nawet jak zaczynają chodzić na zajęcia, zaczynają chodzić na jogę czy na Pilates, gdzie ten oddech jest niezwykle istotny, uświadamiałem sobie, że po prostu oddychają nieprawidłowo i że na przykład mm, takim jednym z objawów jest to, że osoby zaczynają ziewać. Mhm. Ziewanie nie jest y, objawem tego, że ktoś się nudzi. Tylko dotlenia. Tylko, że się dotlenia, bo mhm. tego tlenu mu brakuje, tak? więc po prostu potrzebuje sobie jakoś to nadrobić i y, mamy też już takie osoby u nas w studio, które Właśnie przy każdych zajęciach zaczynały strasznie ziewać, wiadomo, to się potem udziela też grupie, ale po takich jednych warsztatach, jednym bloku, który jest tam podzielony na kilka poziomów, czuły ogromną zmianę i po prostu już zaczynały w taki sposób oddychać, że ten oddech był po prostu wykorzystany w pełni. Że już przestawały ziewać i też zaczynały się lepiej czuć, tak? Bo to, że na przykład boli nas głowa, czy czujemy się tacy ospali, to jest też kwestia tego oddechu. Też jak są jakieś bardziej stresujące sytuacje, też możemy mieć już jakieś takie objawy bólowe, czy w klatce, czy właśnie ból głowy. Jeżeli ten oddech wyrównamy, no to organizm też zaczyna się lepiej czuć, bo te napięcia nam mijają, tak? Tak, kryzysowa godzina w ciągu ośmiu, jak jesteśmy w biurze, to jest mniej więcej koło czternastej. Zjedliśmy obiad, zrobiło się ciepło, to wszystko w brzuszku pracuje, no i po chwili ktoś zamyka nas w ciasnym słoiku i lekko odpływamy. Czy z taką sytuacją możemy sobie... Poradzić w takim, no, we własnym sosie, w przy swoim biurku? Czy, czy można zrobić sobie serię ćwiczeń, które, można które nam zrobić, pomogą? Tak, można zrobić serię ćwiczeń, można, można zrobić właśnie serię taką oddechową, mhm. e, też, żeby ten oddech był wydłużony. Przytrzymujemy wydech dopiero po tej krótkiej pauzie do końca, wypuszczamy powietrze i potem mamy krótką pauzę, zanim bierzemy kolejny oddech, żeby też ten oddech wyrównać, żeby on nie był takim niespokojnym. Odruchem, tak? Tylko, żeby rzeczywiście patrzeć na to, żeby wdech był wdechem, który dotlenia nam cały organizm, i wydech był wypuszczeniem tego powietrza z ciebie. Oczywiście w Wiodzę te techniki oddechowe, praca z oddechem, nazywane są pranajamą i są przeróżne techniki oddechowe, bo może być oddech naprzemienny, gdzie zatykam jedną dziurkę naprzemiennie, bo jedna półkula odpowiada za co innego, druga za co innego, mhm. jedna nas bardziej pobudza, druga bardziej nas wycisza, uspokaja. Mamy też oddech właśnie taki kwadratowy, gdzie mamy taki sam wdech, jak pauza, jak wydech i kolejna pauza. Czyli po prostu każdy, każda długość jest tej samej długości. No i też jeszcze inne rodzaje oddechowe i można pracować na tych technikach, które też dla nas są najlepsze. Tak? Może to okay. być sam oddech, może to być wyciągnięcie, otwieranie klatki piersiowej, żeby ta przestrzeń też była większa. Czyli co, dzięki Jodze tak naprawdę tych... możemy się i nauczyć wyciszać? Ale Jak też nawet. budzić. Dokładnie tak. Też są różne rodzaje jogi, które są e, jogami uspokajającymi, wyciszającymi. Jest in joga, która e, jest długim No właśnie, bo to, to usystematyzujmy to, bo, bo są na pewno też osoby, które nas albo oglądają, albo słuchają, które nie miały jeszcze styczności z jogą. Na przykład ja. No może z mhm. Kundalini, ale to, to zupełnie przypadkowo tam trafiłem. E, jakie są rodzaje jogi? Faktycznie od tych relaksacyjnych po dynamiczną i może jeszcze inaczej. Tak, mamy e, też właśnie. Joga w ogóle jest e, dość specyficzna, bo tak naprawdę jogę można też praktykować nie wykonując fizycznie e, pozycji, czyli tak zwanych asan, mhm. e, ponieważ są osoby, które bardziej zagłębiają się w jogę właśnie od tej strony m, filozofii i pranajamy. Ja akurat czyli? osobiście, pranayama to jest oddech, tak? Okay. Techniki oddechowe, mhm. też praca właśnie z energią oddechową. E, w skrócie to jest tak, że wdychamy to, co jest dobre, wydychamy to, co jest złe, czyli wyrównujemy Oczysz tą energię i oczyszczamy, I oczyszczamy się w ten sposób, tak. Mhm. Pobudzamy, potem to się może dalej łączyć z medytacją, która też oczywiście jak najbardziej jest wyciszeniem, byciem tu i teraz, czy gdzieś tam w dalszym etapie, już to, żeby wyjść poza właśnie to tu i teraz. Mhm. A to już są głębsze techniki, oczywiście. Ja osobiście w ogóle zaczęłam e, swoją miłość do jogi od e, tej strony fizycznej, bo dla mnie to był taki kolejny rodzaj treningu, uzupełnienie tego treningu, który już miałam. Ja wcześniej e, prowadziłam bardzo dużo zajęć grupowych, zajęć wzmacniających, zajęć ze sztangami. E, trenowałam crossfit, oczywiście, w takim bardziej umiarkowanym, e, na umiarkowanym poziomie. Biegałam. I też ta joga pojawiła się dlatego, że gdzieś tam parę lat temu zaczęłam organizować też wyjazdy nie tylko w Polsce, ale zagraniczne, gdzie właśnie miała być między innymi joga i to był wyjazd na Bali. No więc też stwierdziłam, że oczywiście wiem o co chodzi w jodze, wiem jakie są pozycje, bo to wszystko gdzieś tam się przeplata. To się pojawia w, w stretchingu, w rozciąganiu, pojawia się w rozluźnieniu na zakończenie zajęć. I ta joga się przeplata, te pozycje gdzieś tam, te asany, ale stwierdziłam, że jako trener gdzie gdzieś tam staram się być profesjonalna w tym co robię i jak najbardziej się rozwijać, to stwierdziłam, że muszę trochę podciągnąć tą jogę, żeby mm -hmm. nie wyjść na jakiegoś takiego laika. I Ja trafiłam właśnie na asztangę, która jest jogą dynamiczną i tak jak wspomniałam. Te momenty, kiedy takie liny zwisają z, nie. z sufitu? Nie, asztanga to jest podzielona jest właśnie na sześć serii i każdą serię każda seria jest coraz trudniejszą serią, mhm. ale one bazują na takim samym początku, gdzie mamy powitania słońca, mamy pozycje stojące, które nas przygotowują do tego, żeby wejść w dalszą praktykę i później ta środkowa część w tych seriach kolejnych się różni od siebie. I to jest też właśnie takie stopniowanie e, trudności, tak, czyli okay. e, gdzieś tam ta pierwsza seria e, to jest Joga Chikica, czyli oczyszczająca yoga, więc to jest też takie bazujące przygotowujące, na, takie na, przygotowujące na tak. Na dalsze oczywiście pojawiają się też trudne, wymagające asany. Założenie jest takie, że jeżeli nie przejdziemy e, wszystkich asan, które będą jakąś trudność stanowić, to nie możemy iść dalej. Okay. I to jest oczywiście już w tej filozofii, gdzie praktykujemy to tak bardzo głęboko. Oczywiście u nas to się praktykuje inaczej, gdzieś tam się robi modyfikacje, przechodzi się dalej, żeby jednak ten efekt widzieć. I ta asztanga pojawiła się w moim życiu jako kolejny taki fizyczny rodzaj treningu. Mm -hmm. I dopiero po kilku latach też postanowiłam zdobyć uprawnienia, być certyfikowanym nauczycielem. Chciałam to zrobić trochę wcześniej. Moim marzeniem w ogóle było, żeby to zrobić w Indiach albo na Bali, no ale zaszłam w ciążę, tak więc moje plany trochę się zmieniły i ten kurs zrobiłam tutaj w Poznaniu całkiem niedawno w sumie. I tam bardziej poznałam tą filozofię, też właśnie pranayamę, techniki oddechowe, medytacje. Co jest oczywiście bardzo ciekawe, ale też to trzeba sobie wszystko fajnie poukładać. W każdym razie, mówię, ta asztanga jest takim, taką dynamiczną formą jogi i dla niektórych przez to, że jest ta powtarzalność, jakby cały czas robimy to samo, może być nudna, tak? No bo wiadomo, że są ludzie, którzy są więcej, 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 jednak przez to, że cały czas gdzieś tam bazujemy na tym samym, osiągamy więcej, bo mamy większą świadomość ciała, to ciało bardziej poznajemy, to ciało może coraz więcej. Ale też fajną, dynamiczną formą jest winiasa, która bardziej bazuje na takim flow, że ona jest też dynamiczna, może być też bardziej dynamiczna jako power vinyasa, czy bardziej spokojna, ale to jest też takie przechodzenie z pozycji w pozycję, oczywiście zgodnie z oddechem. Ten oddech jest najważniejszy, no bo nie możemy pracować na bezdechu. Czy z jogą jest tak jak z innymi treningami, że ta systematyka w ćwiczeniach jest bardzo ważna, żeby może nie można powiedzieć, mm -hmm. żeby być dobrym wiodzę, tak? Bo, bo to może że nie, nie do końca odzwierciedla, mm -hmm. do czego dążymy, ale żeby znaleźć też tę te, te, te satysfakcję z, z ćwiczenia. Czy, czy ta systematyka ćwiczeń wiodze jest tak. ważna? Tak, tak, jak najbardziej joga, wiodze jest istotne to, żeby praktykować regularnie. Mm -hmm. I oczywiście, czy różne formy różnie się praktykuje aż tanga, akurat powinno się praktykować codziennie z jednym dniem przerwy, mhm. ale też no, ta regularność jest niezwykle ważna, tak? No bo tylko dzięki tej regularności możemy mieć progres i też tak naprawdę to nam daje ten balans, bo można mieć różne podejście do jogi, tak jak powiedziałam, może to być filozofi jako filozofia, jako taki trening, po prostu jaka kolejna forma jakaś tam treningu, też połączenie tego, tych asan z oddechem, i tak dalej, i tak dalej. Ja też myślę, że jakaś taka forma terapeutyczna, prawda? naradzenia sobie ze tak, stresem. Tak, właśnie to chciałam mhm. powiedzieć, że na przykład w moim przypadku ta joga, myślę, że dała mi bardzo duży balans w życiu. Mhm. E gdzieś tam pomaga mi radzić sobie ze stresem, pomaga mi wyrównywać jakieś takie problemy życia codziennego, które niektórych mogą mocno wykończyć, że tak powiem, nerwowo. Mhm. A, a mi ten spokój daje po prostu właśnie praktyka jogi i w ogóle praca z ciałem, tak? No bo wcześniej ta praca z ciałem już była w moim życiu. I myślę, że gdyby nie to, jaki, jaką drogę wybrałam te kilkanaście lat temu tą z aktywnością, pracę, to mogłabym być na zupełnie innym etapie teraz niż jestem teraz i myślę, że na gorszym. O. Okay. No i faktycznie, wróćmy do tego, że było to kilkanaście lat temu decyzja kocham się ruszać, kocham aktywnie spędzać czas, mm -hmm. chcę łączyć z tym przeszłość. I teraz mamy tak bardzo mocno zaawansowaną w te aktywności e, Olgę, która zachodzi w ciąży. I teraz e, podziel się z naszymi słuchaczami, bo to na pewno wiele kobiet zainteresuje, ale pewnie też mężczyzn, jak ćwiczyć w ciąży i jak wrócić do sprawności po porodzie. Zacznijmy od tego, jak, to, jak można ćwiczyć w Ciąży, żeby być nadal aktywnym, żeby tak mhm. nie wypaść przez te nie wiem, 9 miesięcy albo końcowe miesiące z aktywności, z bycia fit, żeby tego też poczucia się dobrze. Mhm. Bo jeżeli ktoś cały czas trenuje i ma jakąś przerwę, no to marnieje trochę tak od środka, prawda? Tak, czasami ludzie zupełnie gdzieś tam się przytłaczają, tym jest im trudno, gdzieś tak popadają, jak to mówią, w depresję, chociaż oczywiście to nie jest, myślę, że taki mocny stan. W ogóle bardzo mi się podoba, jak zadajesz to pytanie, że powrót do sprawności, a nie do formy, bo ja osobiście bardzo nie lubię tego określenia powrót do formy pociąży, bo jak, do jakiej formy, tak? Może być forma lepsza, gorsza. To jest tak naprawdę powrót do tej aktywności, do ćwiczeń. I to wszystko też jest bardzo indywidualna sprawa, bo oczywiście są przypadki, że jak najbardziej mogą funkcjonować zupełnie normalnie, mimo tego, że są w ciąży. Oczywiście ciąża to nie jest choroba i to jest jak najbardziej stan, w którym naprawdę może na dużo ja miałam to szczęście, że czułam się rewelacyjnie w ciąży i się śmieję, że praktycznie z sali treningowej pojechałam na poród na sporo długę, tak, więc, <laughs> tak więc tak więc generalnie cały czas ćwiczyłam, prowadziłam zajęcia, prowadziłam sztangi prawie do samego końca. Tak więc można, ale oczywiście są przypadki, że no, trzeba gdzieś to, tą... tak że lekarz zaleci o, tak. na przykład. i trzeba ograniczyć i um, są oczywiście ogólne wskazania, jeżeli chodzi o aktywność. Um, inne są dla osób, które wcześniej ćwiczyły, bo oczywiście one mogą kontynuować swoje treningi z jakąś modyfikacją. Jeżeli, nie wiem, są dziewczyny, które trenowały crossfit i podnosiły ciężkie y, jakieś tam sztangi, no to mm -hmm. oczywiście muszą gdzieś tam z tego zrezygnować, a przynajmniej zdecydowanie obniżyć na początku to y, obciążenie, y, ale ten crossfit też mogą nawet trenować, tak? to jest, jest gdzieś tam ogólnorozwojowy, forma, tak, Jest to ogólnorozwojowy, oczywiście nie zbyt, ze zbyt dużym obciążeniem. Jeżeli trenowało się jogę, praktykowało jogę, to jak najbardziej ta joga jest odpowiednia. Oczywiście też są pozycje, których trzeba bardziej unikać, ale to też zależy od stopnia zaawansowania tej praktyki. Tak? To, to jest Bo... kwestia na początku zajęć, czy kursu, informacji tak. dla prowadzącego. Zawsze tak, zawsze prowadzącemu, czy to są zajęcia grupowe, fitness, czy to są jogi, czy pilates, zawsze trzeba poinformować prowadzącego, że jest się w ciąży. Bo są pewne rzeczy, które nam się wydaje, że możemy zrobić, a nie do końca to jest wskazane w ciąży. Tak? Oczywiście całkowicie trzeba zrezygnować z ćwiczeń na mięśnie, brzucha, na mięśnie brzucha prostego, ponieważ można sobie tylko zaszkodzić i naturalnym jest, że w ciąży mamy rozejście mięśni prostych brzucha. Tak w skrócie te mięśnie są ze sobą połączone i brzuch nam rośnie, więc mięśnie się tak rozsuwają. I to jest naturalne, no bo po prostu gdzieś tam to miejsce musi się znaleźć. Na dziecko. Ale jeżeli te mięśnie w takim stanie ćwiczymy i to pogłębiamy, pogłębiamy, no to one nam w tej pozycji zostaną. gdzieś tam zostaną. Mhm. Czyli potem będzie ciężko, żeby one ze sobą się połączyły ponownie. Okay. To jest tak wytłumaczone bardzo prosto. Ale zrozumiałem. Ale przynajmniej dokładnie. <grymne> tak. Przynajmniej to można zrozumieć. I e, dlatego te mięśnie brzucha, między innymi nie można że to jest taki aspekt wizualny, ale oczywiście też zdrowotny, ponieważ przy pracy na mięśnie brzucha, te proste, mm -hmm. tworzy się taka tłocznia brzuszna, która jest potem niekorzystna, jeżeli chodzi o właśnie dziecko i cały ten przebieg ciąży. Tak więc z tego rezygnujemy. Rezygnujemy z ekstremalnych sportów, z jakichś takich... E, też zespołowych, bo jest gdzieś tam, może być ta interakcja z inną kontakt. osobą, kontakt mm. i to może się też źle skończyć. Niektórzy mówią, że powinno się zrezygnować z nart, z roweru. To jest też bardziej kwestia taka, że po prostu Te niebezpieczny pytanie, może być tak, wypadek, tak, że wjedzie nas coś na nartach, no to to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście już w trzecim trymestrze, no to raczej z dużym brzuchem ciężko. Pilates jest jak najbardziej wskazany, pływanie. Biegać też można, jeżeli wcześniej się biegało. Jeżeli, generalnie, jeżeli wcześniej uprawialiśmy różne formy aktywności fizycznej, można to kontynuować. A nie zaczynać mm, czegoś nowego. Ale tak? nie zaczynać czegoś nowego. Ja zawsze mówię, że ciąża to nie jest moment na budowanie formy. Nagle tylko po prostu ok, jeżeli chcemy, siedzieliśmy na kanapie, nic nie robiliśmy, czy w pracy tylko, no to wybrać takie formy spokojniejsze, tak, właśnie yoga, czy pływanie, coś takiego, co nie jest mocno obciążające dla naszego ciała, bo sama ciąża już jest ogromnym wysiłkiem dla organizmu. Ale też warto, jeżeli można, jeżeli lekarz nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ćwiczyć, żeby ta aktywność wciąż była, ponieważ to jest też super przygotowanie do porodu, które jest niezwykłym wysiłkiem, jeżeli oczywiście jest poród naturalny. Porównuje się por wysiłek przy porodzie do wysiłku podczas maratonu. Okay. Tak więc, no to raczej... też jest bardzo, bardzo względne, bo ja jako biegacz, też maratończyk, no w zależności jeszcze w jakim czasie, bo, bo niektórzy przechodzą ten maraton, ale pewnie tak. taki mocno. Ale to chodzi o takie odniesienie mhm. jako wysiłek dla organizmu. Ja nie mówię o osobach, które na przykład przebiegły 40 maratonów i gdzieś tam inaczej je odbierają, tylko takie osoby, które. Ehm, Ale myślę, że tak kobieta, która miałaby tak. na przykład 40 dziecko Też już by stwierdziła, no. że to pikuś to już tak. Automatycznie wychodzi to. Ale w każdym razie no, jest to ogromny wysiłek I też ważne jest to, żeby przygotować się fizycznie Żeby mieć tą siłę, bo niekiedy trwa to bardzo długo I też właśnie, żeby być przygotowanym oddechowo Na szczęście w szkołach rodzenia Czy w różnych takich miejscach e, Uświadamiane są kobiety, że to jest niezwykle ważne Mm, i, Ta świadomość chyba coraz, tak. jest coraz większa, prawda? I jest. to, to zachęcanie do. Jest, aktywności. jeżeli chodzi właśnie o aktywność kobiet wciąż, w ogóle jeżeli chodzi o aktywność i wpływ na nasze ciało i świadomość, że też już mm, ludzie przestają patrzeć na aktywność jako sam sposób na dobry wygląd, ale też na dobre samopoczucie, tak? Że to, już to, niektórym... to nie jest tylko trening, ale styl życia, prawda? Tak, mhm. że to nie jest trening, to jest styl życia, to jest też forma zadbania o siebie również od środka, żeby mhm. też nie mieć problemów różnych zdrowotnych, tak? Że wiadomo, że wygląd to jest jedno i to gdzieś tam jest ten bonus w tym wszystkim, ale na przykład do mnie głównie przychodzą osoby do studia, które po prostu chcą się dobrze czuć, tak? Bo bo siedzą długo w pracy, czy nie wiem, w aucie i potrzebują tego, żeby usprawnić, zmobilizować swoje ciało, więc to jest super, to jest dla mnie najważniejsze, bo um, i odreagować. Odreagować, dokładnie mm. i też, z, żeby zachować ten balans w życiu, żeby odstresować się. E, ja nie lubię, jak ktoś na przykład do mnie przychodzi, bo ja muszę schudnąć 5 kg. Okej. Okay. Ja Wy, dobra, ale jak zaczniesz ćwiczyć, to już nie schudniesz tych pięciu kilo, które chcesz, bo zaczniesz bo mieć masę mięśniową. mięśniową. Hmm. Ona jest cięższa od tk tkanki tłuszczowej. Więc jakby patrzenie na wagę jest bardzo zgubne, tak? Więc lepiej patrzeć na to, co całościowo daje ten trening. To jest fajny prze przerywnik, bo zaraz wrócimy do tego, jak y ćwiczyć po porodzie, <laughs> ale właśnie. Y do, do czego chyba, chyba tak jak pędzi cały świat biznesowy, to my ciągle dążymy do tego, żeby wyglądać jak ludzie z zakładki. Czy, czy ten taki stereotyp pięknego faceta, który wygląda jak gladiator i kobiety, której prawie nie ma, jest tak wyżułowana, wycięta, mhm. czy, czy uważasz, że to jest zdrowe i też zdrowa jest ta pogoń za tym? Um, to znaczy takie dążenie do takiego wyglądu nie jest zdrowe, bo żeby osiągnąć taki efekt, to już naprawdę musi być restrykcyjna dieta, to są intensywne treningi, e, to, jest taki, e, to jest takie ciało, w którym prawie nie ma tkanki tłuszczowej. Mm -hmm, tak? A ta mm -hmm. tkanka tłuszczowa jednak jest potrzebna. Ona jest potrzebna do odpowiedniej gospodarki hormonalnej, do tego, żebyśmy też e, zdrowo funkcjonowali. Tak więc też e, jeżeli są kobiety, które dopiero planują dzieci, no to one też trochę tej tkanki tłuszczowej muszą mieć, mm -hmm, bo jeżeli mm. tej tkanki mają za mało, to niestety e, też mają zaburzenia w organizmie. Potem są na przykład zaniki miesiączki i inne różne konsekwencje zdrowotne. Tak więc akurat taki wygląd nie do końca jest skazany, bo on jest taki, mówię, już zbyt mocny i to już wchodzi w taką fazę niezdrową. Ja akurat jestem zwolennikiem zdrowej, zbilansowanej diety. Nie lubię restrykcyjnych diet, nie, nie lubię jakichś takich skrajnych, gdzie na przykład odrzucamy wszystkie węglowodany, tłuszcze i nie wiem, jemy tylko białko na przykład, nie? Mhm. czy cokolwiek takiego. Uważam, że zbilansowana dieta jest dietą najzdrowszą i najlepszą, I jeżeli oczywiście nie mamy jakichś wskazań do tego, żeby ograniczyć jakieś składniki. I też trening, jeżeli nie jesteśmy zawodowymi sportowcami, no to taki trening, który daje nam dobre samopoczucie, a nie zajeżdża nas, tak? Że to ma być dobre dla nas, zdrowe dla nas. Nie mamy się czuć po tym, jak Nie wiem, przejechani walcem, mm -hmm. tylko po prostu ma to nam dodać energii i to ma poprawić samopoczucie Możemy nasze mieć siłę, żeby cieszyć się z endorfin. Dokładnie. A czyli co, to... jeżeli jeszcze wracając, może, może nie, nie a propos samej diety, a, a tego wyglądu, czyli co, taka fałdka, która gdzieś tam się pojawi, to niekoniecznie jest złe, bo ważne jest to, jak się my z nią czujemy i co chcemy z nią zrobić. I to przekonanie w głowie. Oczywiście, nie no mówię tutaj na właśnie. To już jest trochę dalszy temat, no bo to jest to, co mamy w głowie. I mm -hmm. to już czasami e, osoby, które wyglądają przepięknie, uważają, że mają czegoś za dużo i z tym jednym chcą walczyć. No, i to już nie jest e, moja działka. Dokładnie. To już jest niestety gdzieś tam dalej, bo no jest ten kult e, idealnego ciała. I przekłamanego ciała, tak? Bo te zdjęcia niestety teraz fajnie, no bo już idziemy w tym kierunku, e, że ma być naturalnie, że nie tak. ma być filtrów, że pokazujemy to, co jest w nas i to mamy akceptować. Nieraz dla mnie to jest bardzo przekoloryzowane, że to jest zabieg marketingowy, niestety, a nie faktycznie no, coś do czego idzie, zmierzamy. Z, z, za daleko czasami, mm -hmm. no oczywiście jest to body positive i love yourself, i wszystko i tak dalej. I to ma swoje plusy. Oczywiście w takim. Czyli bez skrajności. Tak, bez skrajności. Oczywiście, że ja też miałam w swoim życiu kompleksy i mi się wydawało, że nie mogę, nie wiem, pokazywać nóg, że nie mogę pokazywać czegoś tam, bo nie jest takie idealne, jakie były właśnie te kanony w danym czasie. I. Powiem szczerze, że ja się tego kompletnie wyzbałam, bo też po tym jak urodziłam dziecko, zresztą to bardzo wiele mi się w głowie poprzestawiało. Tak więc zupełnie inne mam priorytety i no nie ma doskonałych osób, tak? I albo coś akceptujemy, albo nie, i jeżeli zaakceptujemy, to generalnie lepiej nam się z tym żyje, tak? Zdecydowanie. Więc z zgodą i z akceptacją samych siebie przechodzimy do tematu, który na chwilę odłożyliśmy, czyli już wiemy, jak może kobieta spędzać czas w ciąży podczas aktywności fizycznych. Jest poród. Pewnie jakiś czas na to, aby dojść do siebie, ochłonąć, też skupić się na nowym członku rodziny, ale mamy potrzebę, trochę tęsknimy za tym, co było przed porodem, przed ciążą, że byłyście, może kobiety powiedzą, no. były, byłam taka aktywna, chcę do tego wrócić. W jaki sposób? Jak może step by step, żeby mm -hmm. nie wrócić od razu do tego, nie wiem, biegałam dychę w 40 minut i od razu pójść na To Na trening. pewno nie. Ja w ogóle się śmieję zawsze, że nie jestem odpowiednią osobą do tego, bo chyba miałam inne spojrzenie niż chyba 99% społeczeństwa żeńskiego, które urodziło dzieci, bo ja lubiłam ten czas po porodzie, lubiłam siebie w tym czasie. Mm -hmm. Myślę, że w ogóle to też wynika z tego, że ja dość późno urodziłam. Miałam 35 lat, jak urodziłam dziecko i te wszystkie rzeczy, jakieś takie szaleństwa, treningi, to już miałam gdzieś za sobą i miałam zupełnie inną świadomość ciała, świadomość siebie, zupełnie inne podejście do siebie, też mówię, bardzo akceptowałam wiele. Rzeczy, które się w moim życiu wydarzyły, dziecko wychowuję sama, tak więc też gdzieś tam do tego się przygotowywałam już w ciąży i też e, ja się skupiłam na dziecku. I ogólnie też jest przyjęte, jak jest przyjęte, że poród jest jak maraton. 9 miesięcy jesteśmy w ciąży, więc też dajmy te 9 miesięcy przynajmniej naszemu ciału, żeby wróciło do siebie po tym niesamowitym wysiłku, jakim jest ciąża. Mm -hmm. e, ja też nie... Ja patrzyłam na tą ciążę jako naprawdę cud natury, bo to, co się dzieje z ciałem, to, co się dzieje z hormonami, z mózgiem, z tym wszystkim, co się zmienia, jak to jest wszystko jest skonstruowane, zaprojektowane, to jest coś niesamowitego, więc to ciało też wie, jak wrócić do tego stanu przed, mm -hmm. ale Tylko potrzebuje, potrzebuje na to czasu, tak? No i przestrzeni. I, i przestrzeni, nie przestrzeni. Nie i też dranym. jakby takiego spokoju, tak? No bo mm -hmm. jeżeli wywołujemy presję w sobie, Mamy stres. Ten stres też jest niszczący i to nie jest nic dobrego, tylko idzie to w, drugim, w drugą stronę, tak? Dlatego ja zawsze mówię, żeby dać sobie ten czas. Oczywiście, że do aktywności fizycznej wracamy. Mhm. Po porodzie naturalnym tak naprawdę można wrócić już następnego dnia. Ale to nie chodzi o to, że się przebiegnie 10 kilometrów. tylko tą aktywnością są najpierw ćwiczenia w izometrii, w leżeniu, kilka właśnie takie ćwiczenia oddechowe, tak, żeby usprawnić to ciało, bo oddech to jest też praca mięśni. Tam jest zaangażowanych mnóstwo mięśni, które są niezwykle potrzebne do tego, żeby postawić ciało, żeby mieć stabilną sylwetkę, żeby generalnie było nam po prostu dobrze w tych codziennych. Czynnościach, tak? Mm, mm. Tak więc zaczynamy od takich prostych ćwiczeń, ćwiczeń oddechowych. To są takie ćwiczenia, które jak na to się patrzy z boku i nie jest się w tym stanie po porodzie, to to się wydaje, że to jest w ogóle no, przesunięcie nogi, tak? I jakby to nic nie jest, ale to jest, to jest praca już mięśni, mięśni głębokich. Możemy na początku właśnie skupić się na rozciąganiu ciała. Niech ten trening będzie krótki, takie 10 minut. Ważne jest też, żeby rozciągać mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej, bo jeżeli zaczynamy nosić dziecko, czy karmimy, nieważne czy naturalnie, czy z butelki, to i tak ta pozycja jest taką pozycją przykurczoną. Mm -hmm. Tak więc te mięśnie zaczynają się tutaj przykurczać. Trzeba. To otworzyć, rozciągnąć. Więc to rozciąganie, jeżeli też wszystko zależy, czy ten poród był naturalny, czy to był poród przez cesarskie cięcia. Bo wiadomo, że po naturalnym Oczywiście. można szybciej wrócić, mhm. czy nawet do spacerowania. Ten spacer jest super formą powrotu do sprawności, bo ja na przykład z moim dzieckiem chodziłam na bardzo długie spacery, bo on podczas spacerów spał. Jak go próbowałam w domu położyć, to spał 15 minut. Jak spał na spacerze, to spał półtorej, dwie godziny, tak? No to zależało mi na tym, żeby spał, bo ten sen jest ważny. No, więc sobie robiłam takie dwugodzinne spacery każdego dnia, jeśli nawet nie dwa dziennie. I już samo to chodzenie dawało mi niesamowity wysiłek, bo na początku ten spacer to jest. Ja akurat miałam cesarskie cięcie, i dla mnie przejście mojej ulicy to był taki wysiłek, wyzwanie? że ja w ogóle ja mówię, to jest niemożliwe, że może być tak, że dzień przed porodem ja byłam na sali treningowej, prowadziłam, nie wiem, osiem treningów w ciągu dnia, a ja następnego dnia jestem tak, jakby ze mnie ktoś całkowicie wysokoł. Miałeś coś, jak, jak czułaś, że, że faktycznie przejście na drugą stronę ulicy, to wyzwanie, że, że to jest challenge, że to jest tak duży wysiłek dla twojego organizmu, że nie wrócisz do, do tej formy, czy, czy głowa nie, nie. spokojnie. Pracowała i wiedziała, Zupełnie że nie. Zupełnie spokojnie. Ja miałam poczekać. takie podejście, spokojne, że mm -hmm. potrzebuję tego czasu. Do treningów wzmacniających wróciłam po trzech miesiącach, i to były tylko z obciążeniem ciała na początku, i też pojawiały się już jakieś deski w tych ćwiczeniach, mm -hmm, planki, mm -hmm. czy jakieś takie różne, oczywiście przysiady, wykroki. A z obciążeniem. Trochę, chyba jeszcze kolejne trzy miesiące sobie dałam czasu. Mięśni brzucha nie ćwiczyłam przez naprawdę dziewięć miesięcy, to tych mięśni prostych brzucha mówię. nie miałam rozejścia dużego, ale stwierdziłam, że nie chcę przeciążać tego organizmu. Zresztą ja też staram się do tego namawiać dziewczyny, bo ja też widzę, co się dzieje w social mediach, jak są te niektóre czy trenerki, czy celebrytki, które rodzą, i one po sześciu tygodniach zaczynają wchodzić na taki tor treningowy, że. Ja nie uważam, żeby to było dobre, a szczególnie dla takich osób, które nie trenowały intensywnie wcześniej i one mogą sobie niestety tym zrobić krzywdę dążąc do tego, żeby po prostu po trzech miesiącach wyglądać lepiej niż przed ciążą, tak? Bo no, nie wiem, no najważniejsze dla mnie najważniejsze w tym czasie jest dziecko i ta więź z dzieckiem, więc też oczywiście zadbać o siebie, zdrowotnie, ale nie do tego, żeby y, od razu już mieć super figurę i pokazać, że o, ja też w ogóle mam już brzuch, nie wiadomo jaki płaski. Olga, pięknie mówisz oh. o tym czasie, jak byłaś w ciąży, i też pięknie się ciebie słucha o tym czasie już po porodzie. Ja myślę, że najlepiej tę część wspólną zbioru odnajdą osoby, kobiety, które faktycznie to przeżywały. Chciałbym teraz przejść do tego tematu jakie są możliwości dla mamy i dziecka, w zależności też mhm. od wieku dziecka, aby aktywnie razem spędzać czas. I jak się okazuje, niekoniecznie musi to być w Polsce, że można wyjechać gdzieś w piękne tak. krainy, ciepłe kraje i mieć wspaniały czas. Masz w, w tym zakresie doświadczenie, z którym z wielką chęcią się zapoznam. E, tak, dokładnie. Już e, byłam na kilku wyjazdach, gdzie byłam trenerem i, i zajęć właśnie wzmacniających, i też jogi e, w Polsce. Mhm. To są wyjazdy aktywne dla rodzin, czyli w trakcie, kiedy rodzice mają czas dla siebie, mają właśnie praktykę jogi, czy mają trening wzmacniający, dzieci w tym czasie mają zajęcia z animatorkami. Tak więc są super warsztaty dla dzieci przygotowane i też dzieci integrują się ze sobą. Ale też jest w planach wyjazd na cypr, gdzie będę trenerem i to jest wyjazd dla mamy z dziećmi. Okay. Czyli czas dla kobiet, żeby mogły zadbać o siebie i formuła jest podobna, że w czasie kiedy mamy mają swój trening, dzieci mają zajęcia z opiekunkami. Myślę, że niektórym paniom otworzyły się szeroko oczy. To też może być dobre rozwiązanie dla, dla, dla panów, którzy na przykład może więcej pracują, nie mają czasu na urlop, ale chcą dać możliwość swojej wybrance, swojej małżonce tak. z dzieckiem, aby gdzieś pojechała. Gdzie szukać tego typu ofert, tego typu inicjatyw? Na pewno informacje są u mnie. Jeżeli ja jadę jako mhm. instruktor, jako nauczyciel jogi, no to jak najbardziej. Czyli można zagrać na Instagramie czy, czy na Facebooku. Tak, na Instagramie. Mhm. Ale akurat ten Cypr organizuje Mama Sama Baj Farfala. Farfala nazywa się Biuro Podróży, strona też jest właśnie Farfala. Akurat póki co są organizowane te wyjazdy na Cypr. Mhm. Czy będzie szersza oferta, to nie wiem. To by musiały, to by trzeba było się spytać organizatorek. A wyjazdy w Polsce, zresztą one są nie tylko w Polsce też, bo to róż, z różnymi osobami jeżdżę na te wyjazdy. Są też cudowne wyjazdy właśnie rodzinne OHA na Travel i oni są głównie w Polsce, ale też w Chorwacji. Akurat teraz są w Chorwacji i to są też wyjazdy z dziećmi. Olga, zaprosiłaś nas w fantastyczną podróż po jodze, przynajmniej takim zarysie. zarysie. Czym jest yoga, Jakie są rodzaje jogi? Czy yoga jest na dzień dobry, czy na dobranoc? Okazuje się, że i może być na dzień dobry i na dobranoc. Taka wiedza w pigułce, którą teraz z chęcią można rozszerzać, czyli jak radzić sobie z aktywnością przed porodem i po porodzie. Ale zaczęliśmy o oddechu. Teraz skupienie. Ponad 30 minut mocnej rozmowy, wymiany informacji i skupienia, które na pewno po chwili odczujemy. W studio robi się coraz bardziej duszno odczuć, że, że nasze procesory pracują. W jaki sposób, jakim oddechem zakończyć tę rozmowę? Ja generalnie bardzo lubię oddech nosowy. Czyli mhm. po prostu oddechamy wdech i wydech jest e, wykonywany nosem, mhm. zamkniętymi ustami. E, on daje dużo energii i on dla mnie jest takim oddechem bardzo oczyszczającym. Czyli wydłużamy wdech, mhm. zatrzymujemy chwilę, wydech nosem i powtarzamy to w kilku sekwencjach. To mam dla Ciebie teraz propozycję. Ja Tobie najpierw serdecznie podziękuję za rozmowę i zrobimy sobie takie ćwiczenie. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo to było dziękuję. przemiłe 30-40 minut. Oddychamy. Dobrze. Zamknięte oczy? Zamknięte oczy. Dłoń mm. można położyć sobie na udach. Zamykamy oczy. Wdech. Zatrzymujemy się. I wydech. Zatrzymujemy chwilę. Kolejny wdech. Zatrzymujemy. I wydech. Kolejny wdech. Zatrzymujemy i wydech. Tak, żeby wypuścić powietrze do samego końca. I jeszcze wdech. Zatrzymujemy i wydech. I jeszcze wdech. Zatrzymujemy. I wydech. Otwieram oczy. Na masę. Dziękuję. Dzięki. Subskrybuj kanał Spectrum by Sportofino. Zajrzyj na Sportofino.com.